Rozgrywki na trawie już za nami, teraz zagrali na pełnowymiarowych sztucznych boiskach. W Bartoszycach odbyły się finały pierwszego w historii zimowego pucharu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w kategorii junior-młodszy. Po udanych eliminacjach do czołówki awansowali zawodnicy Akademii Piłkarskiej Czereś Sport. Były dwie grupy, po trzy zespoły awansowały dwa. Udało nam się wyjść z takiej grupy, pokonaliśmy 1-0 Jeziora Kiłowa, 1-0 również przegraliśmy z Huraganem Morąg. To pozwoliło nam zająć drugie miejsce i dało awans do turnieju finałowego. W finale rozgrywek znalazły się cztery drużyny. W pierwszym meczu dominowali zawodnicy Akademii Czereś Sport. Od początku stwarzając groźne sytuacje. Worek z bramkami rozwiązał Niko Mazan. Mecz bardzo dobrze wyglądał, chłopacy się postarali, ja również. No i mam nadzieję, że za dwa mecze znowu to samo pokażemy. Jednym z najaktywniejszych zawodników na boisku był Aleksander Tuzikiewicz. W finałach zdobył dwie bramki. Dostałem długą piłkę, przedłużyłem głową. No, bramkarz wyszedł, no to strzeliłem po długim rogu, no i wpadł. Nie był to jakiś wymagający mecz. Dominowaliśmy, staraliśmy być wysoko. No i poradziliśmy sobie dobrze. 3 punkty do przodu, 3 bramki, więc jest okej. Młodym zawodnikom w turnieju w Bartoszycach kibicowali ich najwierniejsi fani, czyli rodzice. Dopingujemy swoje pociechy, jeździmy na wszystkie mecze, mamy grono rodziców, gdzie po prostu no, jesteśmy na wszystkich meczach synów, tak? Ja pracuję na zmiany na przykład, staram się zamieniać na zmiany, żeby być na każdym meczu syna, dopingować go. Mamy dużo wyjazdów za granicę, dobre obiekty treningowe i dobrych trenerów. Juniorzy młodsi Akademii Piłkarskiej Czereś Sport po 2 zwycięstwach i 1 porażce w zimowym pucharze zajęli 2. miejsce. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv